Moi drodzy, rok temu wystartowałem w najważniejszym życiowym projekcie. Projekcie Wrocław. A chcąc być bardziej precyzyjnym, blisko 130 tysięcy mieszkańców naszego miasta zdecydowało, że powinienem go rozpocząć. Ten projekt to realizacja naszego wspólnego pomysłu na Wrocław. Wspólnego, bo nie tylko uzgadniałem go z wrocławiankami i wrocławianami podczas kampanii wyborczej, ale wciąż to czynię. Z uwspólniania uczyniłem także motyw przewodni mojej całej kadencji, nazywając Wrocław naszą wspólną sprawą. Statystyki minionego roku, zrealizowane projekty pokazują naszą skuteczność i skalę pracy miasta. Nie oddają jednak tego najważniejszego – słów, emocji, uśmiechów, które towarzyszyły wszystkim naszym rozmowom. To one właśnie, za co bardzo Państwu dziękuję, sprawiają, że jeszcze lepiej czuję Wrocław. I to one właśnie utwierdzają mnie w tym, że dla podniesienia komfortu życia mają znaczenie właśnie szczególnie drobne inwestycje, które zmieniają Wrocław. Już na naszych osiedlach, remonty chodników, przestrzeni podwórkowych, nowe nasadzenia, czy też nowe place zabaw. Inwestujemy także w komunikację miejską. Już na ulicę Wrocławia wyjechało 50 nowych niskopodłogowych i klimatyzowanych autobusów. Kupujemy nowy tabor, wprowadzamy nowe linie autobusowe i więcej kursów. Audyt torowisk i plan remontowy wyznaczył tryb prac począwszy od tych najpilniejszych. Likwidacja wakacyjnych rozkładów jazdy, dłuższe kursowanie tramwajów w weekendy, jeden bilet na wszystkie linie. Wszystko to ma właśnie nadać odpowiedni priorytet transportowi publicznemu. Inwestujemy także w edukację poprzez tworzenie nowych żłobków, przedszkoli i szkół, a także remontując i polepszając stan już tych istniejących. Skomercjalizowaliśmy stadion miejski, a kibice Śląska Wrocław silniej związali się ze swoją drużyną, znacznie zwiększając swoją obecność na meczach. Dzięki konsekwentnie realizowanemu programowi wymiany pieców poprawiamy jakość powietrza we Wrocławiu. Twarde projekty w połączeniu z zazielenianiem miasta oraz inwestycjami we wrocławskich seniorów i najmłodszych, w rekreację, przestrzenie podwórkowe i osiedla wciąż znacząco podnoszą komfort, a co za tym idzie także długość życia w naszym mieście. Te rozpoczęte w ciągu ostatniego roku projekty będziemy z całą pewnością kontynuować. Olga Tokarczuk, wrocławska noblistka, z której jesteśmy tak dumni, odbierając tytuł honorowej obywatelki naszego miasta, powiedziała: Wrocław to miasto, które po wojnie zostało ufundowane na wielkim historycznym paradoksie. Obwołane twierdzą i skazane na zagładę przez swoich niemieckich obrońców zostało następnie z miłością odbudowane rękami przybyszów, imigrantów, nowych osiedleńców, którzy przyjechali do naszego miasta z terenu całej Rzeczpospolitej. Proces odbudowy dobiega końca, ale Wrocław nadal chcemy wznosić z miłością. Miłość ta zobowiązuje do patrzenia z otwartością na drugiego człowieka i jego potrzeby. Miłość ta zobowiązuje do budowania miasta otwartego i tolerancyjnego. Tak właśnie wyobrażam sobie moją dalszą pracę dla naszego miasta, bo jako prezydent ciągle uczę się Wrocławia i martwiłbym się, gdyby było inaczej. Moimi nauczycielami w tym procesie jesteście Państwo. Za każde spotkanie, za każdą lekcję w minionym roku bardzo Wam ślicznie dziękuję. Spotkajmy się we Wrocławiu.